konkurencje w mojej grupie eliminacyjnej są dosyć ciężkie, ale myślę, że sobie poradzę. Na przykład zegar, jest to dosyć mocna moja strona. Barki, wyciskanie na barki na maksymalny ciężar, też czuję się w tym dosyć dobrze. Kule zawsze były naszą nie za dobrą stroną, ale ostatnio sobie zrobiłem kulę i zacząłem trenować, chociaż jest to bardzo mało czasu, ale postaram się doszlifować technikę, żeby wyszło to jak najlepiej. Jeszcze jest kilka konkurencji, w których też źle się nie czuję, ale no zobaczymy, nie ma co mówić zawczasu, jak będzie. Kariera w tym sporcie zaczęła się, mogę powiedzieć, od wyjazdu do Chin na Mistrzostwa Świata par z Jarkiem Dymkiem. I tam mogę powiedzieć, że wypadliśmy dosyć dobrze, bo trzecie miejsce na drużynowych Mistrzostwach Świata na pierwszy raz, no to był dosyć duży sukces. No i mogę powiedzieć, że od tamtej pory się już dalej potoczyło wszystko dosyć dobrze. Mój największy sukces jest to w 2000 roku czwarte miejsce na indywidualnych Mistrzostwach Świata i zdobycie Pucharu Polski i Mistrzostwa Polski w 2000 roku. Jest to dosyć kilka imprez takich poważnych w Polsce, no i za granicą. Będąc na Mistrzostwach Świata indywidualnych w RPA, dosyć miło wspominam, dlatego że cały czas trzymałem się w ścisłej czołówce, czyli od pierwszego do trzeciego miejsca cały czas tak chodziłem w ogólnej punktacji. I mogę powiedzieć, że jedna konkurencja przed zakończeniem całych zawodów, spadłem w jednej konkurencji, chyba piąte miejsce zająłem i to w ogólnej klasyfikacji dało mi wynik czwarte miejsce. Gdybym tą konkurencję jedną zrobił w pierwszej trójce, dałoby mi to drugie, trzecie miejsce. Akurat nie dosyć czułem, dlatego że czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata i minimalnie przegrałem jednym punktem o trzecie miejsce, to jest na pewno niedosyt. Mam ochotę zrewanżować się im w tym roku na Mistrzostwach Świata w Malezji, ale czy dam radę? Zobaczymy. Przypuszczam, że na pewno nie odpuszczę tego lekko. Tytułu mistrzowskiego broni Sven Carlsen, Norwek, i przede wszystkim jego trzeba się najbardziej będzie obawiać, ale jest też wielu innych zawodników jak Janne Virtanen, Magnus Samuelsson, Hugo Girard. No i od nas mój kolega Jarek Dymek, którzy też chcą odebrać jemu ten tytuł. No i będziemy się starać, żeby mu to odebrać, ale czy nam się to uda? Zobaczymy. Wygra najlepszy. W finale organizatorzy przygotowali 7 ciężkich konkurencji, między innymi spacer farmera na czat, wrzucanie kul, ciągnięcie ciężarówki, przerzucanie opony i ciągnięcie platformy, martwy ciąg 300 kg na ilość razy i przysiad prawdopodobnie 275 kg na ilość razy. Są to dosyć ciężkie konkurencje. No, trzeba będzie naprawdę się mocno napocić, żeby powojować tam. Ciężko będzie na pewno. Nie jadę tam po to, aby zarobić pieniądze. Po prostu zajmuję się sportami siłowymi już od 12 lat i nie miałem żadnych profitów z tego i też trenowałem. I jadę tam sprawdzić swoje możliwości, czy dam radę zdobyć tytuł najsilniejszego człowieka na świecie. A pieniądze to już jest boczna sprawa. W Polsce nie przegrałem jeszcze żadnych poważniejszych zawodów, ale może być kiedyś to przegrane. Musi być kiedyś ten pierwszy raz. W moim przypadku porażkę przyjąć byłoby bardzo ciężko, ponieważ nie potrafię przegrywać, ale kiedyś to nastąpi, że przegram i będę musiał się jakoś z tym pogodzić. Ale jak ja się z tym pogodzę, nie wiem. Od kiedy słyszę słowo porażka, przychodzi na myśl mi Finlandia, mój pierwszy wyjazd indywidualny za granicę. To było Grand Prix w Finlandii. Cały czas mi się ta przegrana kojarzył. Tam dosyć mocno dostałem po uszach. Zbyt pewny siebie byłem, no i ta pewność mnie zgubiła. W jednej konkurencji straciłem dosyć dużo punktów, że z pierwszej trójki spadłem chyba, jeżeli się nie mylę, na szóste miejsce, chyba coś takiego. Dla mnie to już była totalna porażka. Ta porażka nauczyła mnie, że trzeba dużo trenować i nie być zbyt pewnym siebie. Trening mój w ciągu tygodnia jest zazwyczaj 6 razy w tygodniu, nieraz 5, a przerwy mamy po każdych zawodach, powiedzmy tam tydzień,
pierwsze co robię od razu po zawodach, to uciekam szybko do domu albo do hotelu tam, gdzie jestem i rzucam się do wanny do ciepłej wody. I zatrudniam od razu masażystę, żeby troszeczkę się nade mną pomęczył. Przede wszystkim dlatego, że przy dużym wysiłku przede wszystkim odwodnienie organizmu jest i przykurcze dosyć często łapią. I po prostu muszę się wziąć, wyluzować. A później usiąść w domu, coś dobrego zjeść, dobry film obejrzeć. I to jest mój relaks po zawodach. Pewność siebie odgrywa bardzo dużą rolę, bo jeżeli się podchodzi do jakiegoś ciężaru, to trzeba być pewnym tego, że go podniosę. Jeżeli wychodzę z założenia, że przed podejściem do tego ciężaru, że nie dam rady, no to lepiej się już wziąć, wycofać od razu przed. Pewność siebie pomaga w tym, dlatego że przeciwnicy zawsze troszeczkę się obawiają, a ja po prostu, mnie jest trening ciężki i musi po prostu zaowocować. No po prostu jeżeli jest okres treningowy dobrze przepracowany, to nie powinno być jakichś większych rozczarowań. Chyba że po prostu no, przypadek, nie fart jaki, że po prostu potknie się z czymś, no tego się akurat nie da przewidzieć, ale jeżeli człowiek dobrze przepracuje ten okres, musi iść dobrze. I więc i z tego powodu jestem momentami pewny siebie. Szanuję każdego zawodnika, czy to jest w Polsce, czy to jest za granicą, dlatego że każdy ciężko na to pracuje, żeby nawet wejść do tej 15 czy 16 zawodników w Polsce. I tutaj nie jest ktoś pierwszy, lepszy z ulicy wzięty, tylko jest to człowiek, który paręnaście lat poświęcił się temu sportowi i szanuję takich ludzi. Między zawodnikami panuje dosyć dobra więź, dlatego że jeżeli komuś czegoś brakuje, czy ktoś zapomni pasa, czy coś mu się zepsuje w trakcie zawodów, zaraz szybko drugi zawodnik swój odpina pas i użycza mu tego. Akurat jeszcze nie spotkałem się, żeby po prostu za wszelką cenę każdy chce, po prostu chciał wygrać. Po prostu tak, zgadza się, każdy chce wygrać, ale w granicach przyzwoitości. Jeżeli komuś coś się dzieje, to jeden drugiemu zazwyczaj pomaga po prostu doradzić, co, jak zrobić, czy użyczyć czegoś. Akurat jeden drugiemu zazwyczaj pomaga. Jeszcze się nie spotkałem z takim przypadkiem, żeby po prostu jakaś zawiść była. Nigdy nie lekceważę przeciwnika i zawsze się z nim liczę. Do samego końca. Dla mnie wygrana jednym punktem to jest po prostu wygrana przez utrzęścia, a wygrana kilkoma punktami jest to po prostu dobra praca na moich treningach. I dlatego staram się wygrywać dużą ilością punktów, żeby potwierdzić swoją klasę i przewagę nad innymi zawodnikami. Na początku moich startów zazwyczaj cisnąłem wszystko do oporu. Jeżeli zawodnik jeden wycisnął 11 razy, ja robiłem to 20 razy. Na dzień dzisiejszy, jeżeli wyciśnie 11, ja zrobię 12 i nie forsuję organizmu do końca, dlatego że jeszcze są inne konkurencje i inne zawody, a ja maszyną nie jestem, tylko normalnym człowiekiem jak każdy inny i mam jakieś granice wytrzymałości i wreszcie kiedyś coś może strzelić, więc staram się po prostu robić to w granicach możliwości i żeby po prostu organizmu nie forsować już. Ja jestem typem domatora i nie lubię imprezować, nie lubię przebywać w towarzystwie, gdzie znajduje się alkohol, papierosy, no i inne używki. Alkohol jest bardzo szkodliwy, na przykład dla mojego organizmu. Wypicie 2-3 setek alkoholu powoduje cofnięcie treningu minimum 2-3 tygodnie wstecz. Palenie papierosów również źle wpływa, dlatego że w tym sporcie jest potrzebna przede wszystkim dobra wydolność i kondycja.